Jesteśmy już po zremisowanym meczu ze Stalą Stalowa Wola. Jest z nami kapitan Hutnika Krzysztof Świątek. No i najpierw, Krzysiek, poproszę Cię o podsumowanie tego spotkania. Na pewno ten mecz był bardzo szarpany, było w nim mało płynności, dużo walki, widać, że dwa zespoły były bardzo mocno zaangażowane, no i przez to było bardzo trudno, właśnie to co powiedziałem, o płynność w grze i nie było to najpiękniejsze spotkanie, które mogli kibice oglądać, ale zostawiliśmy serca tyle, ile mogliśmy, daliśmy z siebie wszystko i summa summarum mamy kolejny remis. No właśnie, i po raz kolejny powtarza się ten schemat już charakterystyczny dla rundy wiosennej w wykonaniu Hutnika, że udaje się podnieść z kolan i zdobyć tę drugą bramkę, tę bramkę wyrównującą. To jest wciąż taki powód do optymizmu, czy już też w szatni czujecie jednak ten nastrój, że wypadałoby w końcu zdobyć też kolejną bramkę i zdobyć też trzy punkty? Znaczy, naszym założeniem jest wygrywać każdy mecz, tak? Wiadomo, że jak się przegrywa i się jeszcze w tak trudnym meczu doprowadzi do wyrównania, no to powiedzmy, że ten remis trzeba szanować, tak? Tylko że jest to piąty remis i na pewno nie jesteśmy zadowoleni jako drużyna i będziemy dążyć w następnych spotkaniach, żeby, no, można powiedzieć, przełamać te remisy i wygrać spotkanie. I teraz kwestia bardziej indywidualna. Przed meczem przygotowana piękna oprawa. I jakie towarzyszyły Ci emocje, kiedy kibice skandowali Twoje nazwisko, świętując, no można powiedzieć, Twój wielki rekord tutaj na skalę Hutnika? No, emocje na pewno były bardzo duże. Miałem dreszcze, powiem szczerze, no nie spodziewałem się, że to aż w takim stopniu będzie. Chciałbym podziękować kibicom za tak miłą niespodziankę i no i naprawdę serducho się radowało, jak to widziałem. Następny przystanek, 500. spotkanie? No, na spokojnie, zobaczymy, jak wszystko się będzie układało. Na razie tutaj mamy swoją misję do wykonania, cel i temu musimy się poświęcić. Super, dziękuję bardzo. Wbijaj na sklepklubowy.com. Naszym drugim rozmówcą jest Patryk Kielisz. I Patryk, najpierw poproszę Cię o takie podsumowanie tego spotkania na gorąco. No, pierwsza połowa na pewno praktycznie cała do poprawy. Bardzo źle weszliśmy w ten mecz. Uważam, że słabo wyglądaliśmy, czy to fizycznie, czy to jeśli chodzi o naszą taką agresywność. Myślę, że tutaj zdominowali nas pod tym względem w pierwszej połowie. No, myślę, że nie jesteśmy zadowoleni. W drugą połowę dobrze zaczęliśmy od strzelenia bramki, te 10-15 minut myślę, że dobrze wyglądało, no ale potem już tam widać, że też sił trochę brakowało. No, myślę, że nikt nie jest zadowolony z tego spotkania, czy to kibice, my, zawodnicy, czy sztab. No właśnie, i zwykle mówi się, że remis jednak też trzeba docenić, zwłaszcza w tak trudnym meczu, ale w momencie, kiedy to jest już piąty remis na wiosnę, to tutaj pozostaje taki tylko niedosyt mimo wszystko? No jest to, szczerze mówiąc, no, aż dziwna sytuacja, bym powiedział. No, nie przeżyłem nigdy czegoś takiego, że piąty mecz z rzędu remisuje. No co, no teraz, kurczę, musimy pojechać do Stomilu, wygrać w mecz w końcu i myślę, że po tym pierwszym wygranym meczu już pójdziemy w dobrą stronę i będzie więcej tych zwycięstw. I z boku wyglądał ten mecz na bardzo taki ostry, nie brakowało tutaj walki wręcz. I jak ocenisz to z perspektywy boiska? Tutaj zwłaszcza chyba ta Twoja pierwsza, w pierwszych minutach spotkania zdobyta żółta kartka też może świadczyć o tym, że jednak tutaj nikt nogi nie odstawiał. No, nikt nie odstawiał nogi, wiadomo, że to czy to dla kibiców, czy to dla nas, no takie można powiedzieć, że derby były. Ja uważam, że tą żółtą kartkę dostałem niesłusznie, ale dostałem, musiałem już mieć z tyłu głowy to, że gram z żółtą kartką przez cały mecz tak naprawdę. No nie, czasem właśnie to powodowało, że tam jakieś stykowe sytuacje musiałem tak już bardziej rozsądnie do tego podchodzić niż tak typowo agresywnie. No wiadomo, że nie jest to prosta sytuacja, ale no co tam, tak to czasem bywa. No. Dzisiaj wielki dzień świętego i to uskrzydliło Was, ta piękna oprawa na początku spotkania? No tak, tak, na pewno myślę, że super wyróżnienie dla niego. No, jest żywą legendą tego klubu. No, oby grał jak najdłużej, no i radował kibiców jak najdłużej. I tak na koniec, przyjęła się już ksywka Kimiś w szatni? A to tam chłopaki czasem żartują właśnie, jeśli chodzi o tą ksywkę, ale taki pozytywny bardzo akcent, jeśli chodzi o komentarz pana Podolińskiego. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Super. Historia, którą stworzymy. Naszym ostatnim rozmówcą jest Dorian Frączek. Powiedz proszę,
Jakie są nastroje w szatni po kolejnym remisie w rundzie wiosennej? Wiadomo, jest duży niedosyt, ponieważ już to już jest piąty mecz, który remisujemy. Gdzieś jest jakiś problem w ofensywie, żebyśmy mogli przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść, ale z mojej perspektywy i całej defensywy też cieszymy się, bo jesteśmy drużyną, która jeszcze nie przegrała w lidze i gdzieś kontynuujemy to. Wiadomo, że chcemy wygrywać, ale tak jak mówię, defensywa też jest ważna i nie przegrywamy mecz, co też jest ważne. Dobrze, i jak myślisz, czego zabrakło do strzelenia drugiej bramki w dzisiejszym spotkaniu? Ciężko mi powiedzieć, czego brakło. Może większej jeszcze pazerności, ale też nie chcę się rozwodzić nad ofensywą, bo to nie jest moja działka tak naprawdę, więc tak jak mówię, defensywa spisała się dobrze, więc ja się z tego jak najbardziej cieszę. I ostatnie pytanie, czy ciężko było zachować czyste konto w dzisiejszym meczu? Kurczę, no przy strzale zawodnika z Stalowej Woli był jeszcze lekki rykoszet po popięcie Kamila Głogowskiego, co na pewno też trochę utrudniło całą tą sytuację. Myślę, że dałoby się zapobiec tej całej sytuacji, ale ważne, że nie przegraliśmy tak jak podkreślałem i kontynuujemy dalej pracę i mam nadzieję, że z Olsztyna przywieziemy 3 punkty. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo.